W imieniu Rzecznika Praw Dziecka chciałabym podziękować organizatorom za zaproszenie na konferencję, ale wszystkim za podjęcie tego tematu. Jak bardzo jest to poważny temat, wiemy z interwencji, które napływają do Biura Rzecznika Praw Dziecka. Ten temat był u nas omawiany. Pan Rzecznik skierował wystąpienia do ministra Edukacji Narodowej, do ministra Sprawiedliwości i do ministra Pracy. Państwo zajmują się tutaj problemem małoletnich matek w placówkach resocjalizacyjnych. Natomiast z naszych interwencji wynika, że problem ten dotyczy także małoletnich matek w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. No, konkretne przykłady pokazują, że nie zawsze mogą one wychowywać swoje dzieci, nawet jeżeli tego chcą. Dzieci zdarza się, że są odsyłane do rodzin zastępczych. Zdarza się, że te małoletnie matki trafiają do domów samotnych matki, które nie są miejscem odpowiednim, ponieważ nie udzielają właściwego wsparcia no bardzo takim jeszcze niedojrzałym dziewczętom. Dlatego pan rzecznik sugeruje, żeby do tej problematyki włączyć także dziewczęta z placówek opiekuńczo-wychowawczych. Poza tym pan rzecznik dostrzega jeszcze jeden problem, a mianowicie, że właściwie powinno się tutaj mówić nie o dwójce dzieci, czyli mamie i dziecku, ale często o trójce dzieci, bo partnerem małoletnich matek często bywają małoletni chłopcy. I w związku z powyższym, no ponieważ mówimy już o trójce dzieci, to wymagają jako dzieci one szczególnego zainteresowania i szczególnego wsparcia, a ponadto to nowonarodzone dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców. W związku z powyższym, jeżeli mówimy o tym, że powinny powstać na przykład w placówkach resocjalizacyjnych oddziały czy specjalne placówki dla małoletnich matek, to jakby w program tych placówek powinno być wpisane też wsparcie dla ojców i jakby no ułatwianie kontaktu dzieciom z ojcem. Także prawa po prostu powinny być respektowane całej trójki. Dziękuję bardzo.